Kurczę, patrzcie, jaki jeszcze tutaj jest korek. Nie wiadomo dlaczego. Znaczy, może powiem inaczej, ja nie wiem dlaczego. No i tutaj cały czas do tego korka dojeżdżają. A ja nie wiem dlaczego, no to z tego względu, że dopiero co się włączyłem na tą drogę. No, ale widać, że jedzie coś na sygnałach. Także być może tam była jakaś niekoniecznie miła sytuacja. To policja. Więc miejmy nadzieję, że bez żadnych większych ofiar i ucierpiała tylko blacha i duma. Cześć, witam Was dzisiaj w środę. W samochodzie mam zrobioną lekką saunę, ale to akurat jest na plus, ze względu na to, że za chwilę, no, chociaż w sumie z tyłu za ciepło nie jest. W każdym razie no za chwilę tutaj trzeba śpiące dzieciaki włożyć i mam nadzieję, że uda się ich nie obudzić, żeby na spokojnie sobie spały dalej. Właśnie a propos nie obudzić, to muszę przyciszyć trochę muzykę. Bo tak to jadąc sobie samemu, można na to aż tak bardzo nie zwrócić uwagi. Z obudzonym dzieckiem niestety nie jedzie się aż tak przyjemnie. Jeszcze próbuję tutaj znaleźć kartę pamięci do kamery samochodowej. No i wiedziałem, że prędzej czy później znajdę. W ogóle ciekawe, ile na niej jest wolnego miejsca. Godzina. No ale później będą się materiały nadpisywać w razie czego. Także to akurat jest najmniejszy problem. Godzina 2:31. Dotarliśmy do domu. Średnia prędkość 92 km na godzinę, także myślę, że całkiem nieźle. No, dobra, idę się położyć, bo chyba bredzę. Zupełnie bez ładu i składu. No, trzeba za parę godzin być w miarę rześkim i w miarę ogarniętym.
Ja chyba muszę tutaj zainwestować w jakieś porządne studyjne oświetlenie w samochodzie, bo wychodzi na to, że przy takich warunkach to będzie mniej więcej stały poziom oświetlenia we wnętrzu. Jest dopiero tuż po 4:00. Znowu stoję w korku, tym razem w Kielcach. No i też dopiero co wyszedłem z roboty. No tak, tam pan zapomniał, że jak się chce jechać na wprost, to trzeba stanąć na właściwym pasie. No i sprytnym ruchem ominął cały korek i teraz pasa do skrętu w prawo będzie zażarcie spróbował pojechać na wprost. No. Tak. Ale mniejsza z tym, że łamie przepisy. Bardziej interesuje mnie to, że zablokuje wszystkich nas, którzy prawidłowo chcemy przejechać i skręcić na skrzyżowaniu w prawo. Ale są egoiści, którzy myślą wyłącznie o czubku własnego nosa. Ale ja nie o tym. Właściwie to chciałem wam powiedzieć, że brak snu coraz mocniej daje mi się we znaki. Oczywiście po powrocie do domu położyłem się i chwilę przespałem, ale nie jest to taki sen, żeby się w pełni zregenerować, tylko raczej taki, żeby przetrwać w jakikolwiek tam sposób. O. Halo! No hej, właściwie rozpuszka jest w samochodzie? A gdzie ją zostawiłaś? No, przy bagienki foteliku. No to prawdopodobnie jest w samochodzie. Nie. Tylko, a ty gdzie jesteś, daleko? W korku przy ulicy Topolowej. Patrzymy to ja? A, że jeszcze... że brak snu mi się daje we znaki. Oczywiście nie jest tak, że w ogóle nie spałem, no ale nie był to sen taki, który pozwala się w pełni zregenerować, tylko raczej taki, który pozwala przetrwać do momentu pełnej regeneracji, że tak to określę. W ogóle jak to będzie wyglądało, jak sobie tak światełko odpalę. Zobaczmy testowo, może na czas postoju w korku. A dzisiaj chwila jeszcze minie, zanim się położę. Po pierwsze, mam materiał z wczoraj do złożenia, no i do publikacji. Materiał z dzisiaj też już będzie do zrzucenia, no i pewnie jakiejś tam wstępnej edycji. Problematyczna kwestia jest taka, że nie zabrałem sobie dysku, na którym mam całą bibliotekę. No dobra, jakoś tam spróbuję sobie z tym poradzić, ale generalnie jest to taki element, który mi utrudni pracę. Dobra, skończył się korek, także ja też na razie kończę. Jeżeli się coś jeszcze ciekawego wydarzy, no, zjedźżesz do osi jezdni chociaż, co? Jeżeli się coś jeszcze ciekawego będzie działo, no to się odezwę. A jeżeli nie, no to do jutra albo do kolejnego materiału.